perspektywy wielkiego portalu nieruchomościowego wygląda rynek nieruchomości? Wie pan, jak wygląda rynek nieruchomości, to jest bardzo szerokie pojęcie i teraz można je rozpatrywać w kilku różnych aspektach. Najczęściej jest ono rozpatrywane w takim aspekcie, gdzie obserwujemy to, co jest na rynku jako podaż, czyli patrzymy sobie na jeden czy drugi portal nieruchomościowy i widzimy, jest ogłoszenie takie, taka nieruchomość, taka cena tej nieruchomości i analizując wiele tych ogłoszeń, wyciągamy jakieś wnioski. Natomiast myślę, że żeby odpowiedzieć na pana pytanie bardzo dokładnie, należałoby wgłębić się w to, może nie tyle, co jest oferowane na rynku, ale tego, czego szukają klienci. Czyli znaleźć taki jakby środek pomiędzy tym, co gdzieś między podażą a popytem. Czego szukają klienci na państwa portalu? No właśnie, to tutaj można kilka bardzo ciekawych wniosków wysnuć. Mamy teraz rok 2013. Rok taki troszeczkę można byłoby powiedzieć pomiędzy, bo z jednej strony zakończył się program Rodzina na Swoim, z drugiej strony jeszcze nie ma tego programu Mieszkanie dla Młodych, czyli gdzieś tam w pewnym sensie część przynajmniej rynku jest gdzieś tam taka trochę zachowawcza, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek pierwotny. Ale na przykład można zauważyć bardzo ciekawą zależność, jeśli chodzi o określanie maksymalnej ceny poszukiwanego mieszkania. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o wskaźnik, który klienci na serwisie nieruchomości online wykazywali jako maksymalną wartość poszukiwanego mieszkania, wynosiła między 225 a 250 tysięcy złotych. Bo powierzchniowo najczęściej wyszukiwane są mieszkania do 50 m2. Ale inna ciekawa rzecz, bo przecież jeżeli pan spojrzy na mieszkanie 250 tysięcy złotych gdzieś w Pcimiu Dolnym, myślę, że można kupić mieszkanie, całość mieszkania. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą kwotę z perspektywy Poznania, Gdańska, Warszawy, to raczej no, liczba tych dostępnych nieruchomości w tej kwocie jest raczej dosyć niska. Ale skąd to się bierze? Otóż nie można z tego wysunąć wniosku, że ludzie mają tylko i wyłącznie 250 tysięcy złotych na zakup mieszkania. Nie. Wniosek jest z tego taki, ponieważ notujemy bardzo dużą liczbę wyszukiwań, gdzie w ogóle nie wpisuje się ceny maksymalnej. Czyli wniosek z tego jest taki, że do 200-250 tysięcy złotych jest to ta część rynku, gdzie cena jest elementem kluczowym. Czyli tam jak gdyby no to jest jakby key purchase factor, jak to się mówi, tak? Bez tego cokolwiek innego byśmy dodatkowego dla klienta nie dawali i tak nie będzie to miało znaczenia. Natomiast w miastach typu Warszawa mało jest ograniczeń cenowych, a na przykład wyszukiwane są dzielnice, tak? Czyli wiadomo, że patrzy się na linię metra, patrzy się na zupełnie inne rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, żeby pod tego typu rzeczy patrzeć, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości na rynku pierwotnym. Na pewno Państwo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że na chwilę obecną mamy do czynienia z rynkiem konsumenta. Najłatwiej zaobserwować to w momencie, kiedy dochodzimy do tematu deweloperki. Otóż kiedy ja swego czasu kupowałem mieszkanie, to kupowałem mieszkanie na etapie wizualizacji tego mieszkania na ekranie komputera i patrzyłem sobie na teren, na którym ma powstać osiedle, gdzie rosły sady. Obecnie mieszkania są już gotowe, można się przejść, można zobaczyć. Co więcej, w większych lokalizacjach, gdzie ta nadpodaż tych inwestycji jest wyższa, to można rozpocząć mieszkanie w swoim nowym lokum, w swoim nowym M, od dwutygodniowego wyjazdu do Tajlandii, tak? Bo to są rzeczy, które już deweloperzy robią do tego, żeby sprzedać to mieszkanie. Krótko mówiąc, o ile parę lat temu deweloperka nie potrzebowała specjalistów od marketingu, o tyle obecnie mamy do czynienia z takim rynkiem, gdzie wygrywają ci, którzy wiedzą, jak przekonać do siebie klienta. Wprowadzacie Państwo tak zwane profile eksperckie. Czy może Pan przybliżyć, o co tu chodzi? Jest to związane z kwestią, na pewno znaną w środowisku, kwestią deregulacji rynku nieruchomości. To moglibyśmy tutaj długo mówić na ten temat tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale myślę, że by nam tutaj czasu nie starczyło. Natomiast fakty są takie, iż ta deregulacja powoduje to, że z perspektywy klienta trudno jest zobaczyć, czy
ten pośrednik, czy ten ekspert, specjalista do spraw nieruchomości jest rzeczywiście profesjonalistą. Bo mam świadomość tego, o ile wcześniej wiedziałem, że osoba, która obsługuje mnie z perspektywy biura nieruchomości, ma jakąś licencję, więc nawet mając, nie mając żadnego pojęcia, o co chodzi w handlu nieruchomościami, zakładałem sobie, że ta osoba skończyła jakieś kursy, studia, cokolwiek innego, zdała jakieś egzaminy i zna się na tym, jest profesjonalistą. Dzisiaj nie wiem tego, bo praktycznie po drugiej stronie biurka może stanąć mi Jaś Kowalski, który o tym, że zajmie się handlem nieruchomościami, wymyślił sobie to wczoraj, bo prawo tak się zmienia. I teraz jak odróżnić Jasia Kowalskiego, którego podejście i którego obsługa no, będzie stała na takim poziomie wczorajszym, od osoby, która jest rzeczywiście ekspertem w dziedzinie pośrednictwa nieruchomości. I tutaj właśnie zależałoby nam na tym, żeby zintegrować środowisko pośredników nieruchomości wokół właśnie takiej inicjatywy budowania własnego wizerunku, nie tylko biura jako biura, bo to jak gdyby jest wyższy stopień, ale też poszczególnego agenta, czyli zejść do samego źródła, czyli pokazać, internet daje takie możliwości, gdzie ja jako klient jestem w stanie dokładnie sprawdzić pana referencje, pana doświadczenie, pochwały odnośnie pana wcześniejszej obsługi. To trochę funkcjonuje, proszę sobie, tak wyjdźmy na razie może z samej branży. Proszę sobie zerknąć na najbardziej popularny w polskiej sieci portal handlowy z Poznania, już może nazwy nie będę wymieniał, gdzie praktycznie każda transakcja o sprzedającym mogę się dowiedzieć wszystko. Ile ma gwiazdek, ile ma jak gdyby pozytywnych opinii, ile ma negatywnych opinii. I teraz nawet jeżeli widzę całkiem sympatyczną, dobrą ofertę, ale widzę, że dana osoba ma bardzo słabe opinie, że jest nierzetelna, to nie kupuję od niej. Internet mi to mówi. I teraz chodzi o to, żeby wracając znowu do branży nieruchomości, żeby dać klientowi poczucie tego, że ten Jan Kowalski z biura X, do którego on trafił, jest rzeczywiście fachowcem, że on ma uznanie, że on ma rekomendacje od innych ludzi, których wcześniej już obsługiwał, a jesteśmy Polacy, jesteśmy takim narodem, że jeżeli ktoś nam coś dobrego zrobi, to jesteśmy w stanie go pochwalić, jesteśmy w stanie go zrekomendować. Myślę, że koncepcja profili eksperckich jest zbieżna również z pewną ideą, która wiąże się z powszechnym towarzystwem ekspertów i doradców rynku nieruchomości. Dziękuję za rozmowę i na koniec sentencja, którą wygłaszamy na koniec każdego naszego filmu. Jeżeli chcesz zobaczyć zmiany na lepsze, powinieneś wziąć sprawy w swoje ręce. Pamiętam, że powiedział to Clint Eastwood.